Witajcie, kochani. Szybciutki wglądzik w rodzinkę, o której kiedyś Wam opowiadałam, że w tamtym roku udało nam się odratować tylko jedną rodzinę z pośród dwóch, które nie miały pokarmu w październiku. Pomimo, że kwitło tutaj bardzo intensywnie, pożytki tu są naprawdę bardzo odległe. Jednak od 15 lipca w tamtym roku nic w tym rejonie nie nektarowało. U mnie też nic nie nektarowało, więc zdaję sobie sprawę, jak to wyglądało. Przypadek był, że przyjechałam tu na pasiekę zobaczyć, co z tymi pszczołami, bo ta pani się nie odzywała. I na całe szczęście, bo kilka dni później przyszły już przymrozki i tych rodzin byśmy po prostu nie odratowali. Jednej się nie udało, druga była zazimowana. No, ile mogliśmy tych pszczół mieć, to żeśmy tyle zazimowali. Przywoziłam wtedy ramki z pokarmem od swojej pasieki, żeby nie obciążać jeszcze przerabianiem pokarmu tak późną porą roku. I kochani, możemy teraz się zastanawiać, no bo otwarłam ul i tutaj mieliśmy, o mniej więcej tak to było, czekajcie, że ja Wam pokażę. Na pierwszy rzut oka, jak ściągłam daszek, sobie myślę, o, mają ciasno. Ale jeżeli zaglądam do środka, kochani, pamiętajmy, jak mają ciasno, tu musimy uważać na powałkę, tu może być królowa, tu już jest bardzo dużo, czekajcie, położę sobie, bardzo dużo nadbudówek, na których mamy larwy. Nie wiem, jak tutaj popatrzcie się. Już mamy larwy. I wydawałoby się, że jest ciasno. Ja teraz przestawiłam o dwie rameczki troszeczkę dalej. Ale dlaczego tutaj powstał taki problem, kochani, z nadbudówką, skoro tutaj pszczoły jeszcze miały półtorej ramki wolnego miejsca? Co się mogło wydarzyć? I teraz tak. Ostatnio było nektarowanie. Co prawda tutaj obowiązkowo musimy dołożyć pokarm, bo jest go bardzo mało i matkę ograniczą w czerwieniu. Nie ma szans, żeby tutaj matka się rozczerwiła, jeżeli im nie damy ciasta i to natychmiastowo. Tutaj na tej rameczce, kochani, zaraz za tą z czerwiem była pierzga. Niedużo tej pierzgi i trochę nakropu, ale cała rameczka jest troszeczkę pozalewana, także matka na pewno tutaj nie wejdzie z czerwieniem. Pszczół jest na tyle mało, że przejście za tą jedną ramkę, żeby miały dalej miejsce do czerwienia matka, jest niemożliwe, bo one nie są aż takie naiwne, że będą musiały grzać tą ramkę i żeby ogrzać ten czerw, bo przychodzi tutaj zimno i co? Nie ma pszczół, one muszą się ścieśnić, więc matka nie przeszła dalej, nie było możliwości, żeby przeszła dalej, więc zaczęły budować komórki u góry. I teraz co my możemy zrobić w takiej sytuacji? Na pewno ja tutaj rozszerzyłam troszeczkę gniazdo, ale to z premedytacją nie będzie mnie tutaj teraz przez najbliższy czas. Zamieniłam miejsce. Dałam jedną rameczkę, kochani, z suszem, a tą, która była zapełniona, dałam tutaj pszczoły, jeżeli się wygryzą, bo tutaj są te rameczki trzy z czerwiem już zasklepionym, one niedługo się powinny wygryzać, więc myślę, że tych pszczółek troszeczkę nam przybędzie. A jak nie przybędzie, to jest tutaj na tyle ściśnięte gniazdo, że te dwie rameczki w tym momencie już im nie przeszkodzą. Nie ma aż takich chłodów, żeby ten kłąb był bardzo ściśnięty, a te pszczółki będą na bieżąco się po prostu nam wygryzać. W tym momencie tyle możemy zrobić, plus pokarm. Pamiętajcie, to, że mamy kwiaty, nie znaczy, że mają pszczoły co jeść. Nawet jeżeli mają pół rameczki na kropu, one liczą. Pamiętajcie, to, co mają nad głową, przeliczą, ile dzieci mogą wykarmić, i czy im się opłaca. Jeżeli im się nie opłaca, nie będą w stanie zrobić, wyjedzą jajeczka i ograniczą matkę w czerwieniu. I taka jest kolej rzeczy. Jeżeli na wiosnę Wam ograniczają matkę w czerwieniu, rodzina Wam się nie będzie rozbudowywać. Nawet jeżeli mamy te pszczoły hobbystycznie, mówimy, nie chcemy z tego ula pobierać miodu, niech one sobie latają, niech mają sobie tu dobrze. Kochani, w tym momencie one umierają z głodu. Nie mają tu dobrze. My mamy obowiązek, nawet hobbystycznie, iść i zaopiekować się tymi pszczołami. One mają tu mieć raj na ziemi, więc stwórzmy im ten raj poprzez patrzenie, czy mają pierzgę, patrzenie, czy mają pokarm i patrzenie, czy mają być zdrowe. I tak się ma to robić. Namieszałam na koniec, przepraszam. Ale to chodziło o to, żebyśmy pamiętali, że wszystko, co hobbystycznie, też musimy mieć nad tym pieczę.